Cześć, kolejny materiał o materiałach producenta BRS Group, podkreślam polskiego producenta. Tym razem szczotka do lameli BW1. Jest z nami Kuba, cześć Kuba, czyli przedstawiciel właśnie producenta BRS Group. I będziemy go pytać, do czego jest ta szczotka, z czego jest wykonana, po prostu wszystkie jej najważniejsze informacje. Zapraszam Was do materiału. Pierwsze pytanie standardowe, co to jest w ogóle ta szczotka i do czego służy? Bartku, ta szczotka to specjalistyczne urządzenie do czyszczenia wymienników lamelowych. Służy do czyszczenia powierzchni, przestrzeni pomiędzy lamelami. Coś o wymiarach? Widzę, że jest bardzo ergonomiczna na pierwszy rzut oka. Tak. 17 cm długości, 54 mm długości samego włosia i 8 cm szerokości. Dobrze, tu na początku podkreśliłem, że BRS Group jest polskim producentem. Mówiliśmy o tym w poprzednim materiale. Czy również szczotki są produkowane w 100% w Polsce? Tak jest, szczotki też produkujemy w całości w Polsce. No i jesteśmy z tego dumni, że mimo napływu podobnych produktów z Chin, a jest ich dużo, to stawiamy na polską produkcję. Czyli szukajcie szczotek BRS Group, macie wtedy pewność, że są wyprodukowane w Polsce. W takim razie, jakie są zalety właśnie tych szczotek w porównaniu do innych dostępnych na rynku? Przede wszystkim jakość wykonania. Długie, elastyczne włosie umożliwia wymiecenie, wyczyszczenie powierzchni pomiędzy lamelami. Pozwolę sobie spróbować. Mamy tutaj taki wymiennik, czyli blok skraplacza, używany głównie w chłodnictwie. One faktycznie włosie sztywne i bez problemu dostaje się do najdalszych zakątków tego skraplacza. Także tutaj wypada mi potwierdzić. Słucham dalej. Wytrzymała rękojeść, wykonana z technicznego tworzywa, bardzo ergonomiczna. I co? I kształt, który pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, zarówno właśnie w wymiennikach lamelowych, jak także w innych zakamarkach, gdzie ciężko jest dotrzeć. No właśnie, i tutaj moje pytanie, bo skupiamy się na chłodnictwie, na klimatyzacji, też głównie producent, to jest główny chyba też kierunek, jeśli chodzi o producenta BRS Group, ale te szczotki wiem, że mogą być użyte nie tylko w urządzeniach chłodniczych klimatyzacyjnych, chociaż w sumie też w urządzeniu chłodniczym klimatyzacyjnym, ale nie musi z nich korzystać tylko serwisant, ale również osoby prywatne, tak? Tak, z powodzeniem sprzedajemy również te szczotki do użytku domowego. Bardzo często klienci kupują je właśnie do czyszczenia suszarek na pranie. W takich suszarkach znajdują się właśnie takie wymienniki lamelowe, które trzeba regularnie czyścić, ponieważ odkładają się zabrudzenia, włókna z ubrań, które właśnie trzeba raz na jakiś czas wyczyścić, a ta szczotka świetnie sobie z tym radzi. A wiem, że osoby prywatne, wiem, że coraz więcej osób też posiada takie pralko-suszarki, które posiadają te wymienniki. Jest to niezbędne, żeby to suszenie się odbywało. Dokładnie tak. I nie każdy czyta instrukcję i nie wie o tym, że należy regularnie czyścić i serwisować te wymienniki, bo one też chyba w łatwy sposób ulegają zabrudzeniu. Tak, a to wpływa później na zużycie energii i na pracę samego urządzenia. Czyli też ważna informacja, że praktycznie każdy, który posiada pralko suszarkę w domu, powinien sobie nabyć taką szczotkę i regularnie czyścić to urządzenie. Dobrze, mamy teraz okazję zobaczyć w praktyce, jak działa taka szczotka. Tutaj puszczamy naszym widzom materiał. Jesteś w stanie nam powiedzieć, jak wygląda proces produkcji? Bo wspomniałeś, że są produkowane w Polsce, także na pewno masz do tego dostęp i widzisz, jak to się dzieje. Szczotka produkowana jest metodą wtrysku u nas na zakładzie, u nas w firmie, a następnie taka szczotka jest nabijana specjalną maszyną w takim włosie. Widzę, że każda szczotka jest zapakowana w opakowanie. Rozumiem, że to też dodatkowo zabezpiecza. Tak. Zabezpiecza szczotkę podczas transportu i
dopilnowuje tego, żeby włosie było zabezpieczone i podczas transportu się nie niszczyło. Dobrze, a czy osoby używające tą szczotkę, czy są jakieś błędy potencjalne, których mogą uniknąć, jeżeli dostaną od Ciebie taką wiedzę? Na co należy zwrócić uwagę, aby uniknąć jakichś potencjalnych błędów, korzystając z tej szczotki? Lamele wymienników są dosyć delikatnym elementem, więc należy dobrać odpowiednią siłę podczas takiego czyszczenia i nie przesadzić z nią, bo możemy właśnie pozaginać lamelki. Zgadza się. Są one aluminiowe i tutaj w momencie, jeżeli przesadzimy, to możemy uszkodzić nie tylko lamele, ale również cały wymiennik. Dobrze, w takim razie podsumowując, szczotka to jest bardzo wszechstronne i niezawodne narzędzie, które pomaga nam utrzymać nasze wymienniki w czystości. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tych produktów, to śmiało piszcie w komentarzu. A ja zapraszam Was do zakupu tego urządzenia oraz do kolejnych naszych materiałów. Cześć! Cześć.